Witam serdecznie na moim kanale, drogie panny, na czytaniu listopadowym. Drogie panny, karty już są dla was tutaj rozłożone. Zaczynając od karty pierwszej na miłość. Moi drodzy, w miłości tutaj, czy single, czy związkowcy, staniecie przed wyborem. Chodzi tutaj o wybór między osobami. Niektóre panny mogą mieć tutaj sytuację taką, że są w związkach, jakichś trójkątach na przykład, albo single, którzy mają większą ilość po prostu osób w swoim otoczeniu, które mogłyby tutaj po prostu być waszym partnerem. Tylko że w tym miesiącu będzie trzeba podjąć tutaj wybór, także wszystko będzie do tego zmagało. Niekoniecznie jest tak powiedziane, że jeszcze w tym miesiącu to się zadzieje, może być to jeszcze na przeciągu 2-3 miesięcy na przykład, ale tutaj wszystko będzie do tego zmierzało. Czy to będzie zmierzało u kogoś z ich perspektywy, czy na przykład waszej, że będziecie wiedzieli, no to nie jest tak, jak powinno być, muszę podjąć decyzję. Jeżeli tej decyzji sami nie będziecie potrafili podjąć, bo też tak czasami bywa, to jest to po prostu z góry tutaj powiedziane, że tak czy tak, jakaś osoba sama po prostu wtedy od was odejdzie i zostanie ta osoba, która wtedy powinna z wami zostać. Tak to wygląda, moi drodzy. A jeżeli nie ma tutaj w związkach żadnych osób trzecich, to chodzi o działania. Działania w związku, które tutaj powinniście podjąć. Na przykład to są duże rzeczy, czy na przykład kupienie domu, czy po prostu zostanie w tym, którym jesteście teraz, czy dzieci, rodzina. Takie właśnie tutaj sprawy są to ważne. Także tak to tutaj wygląda, moi drodzy, na miłość. Jeżeli chodzi o rodzinę, to tutaj możecie się w listopadzie spodziewać odwiedzin rodziny z zagranicy na przykład. To jest karta świata, mówiąca o podróżach, osoby, które mogą do was przyjeżdżać i lub wy możecie jechać do waszej rodziny. Ale w każdym bądź razie są to odwiedziny przez rodzinę, z którą nie macie tak na co dzień kontaktu. Jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, w pracy tutaj macie dobre kontakty, tutaj towarzyskie. Dobrze będziecie się dogadywać z ludźmi z waszego otoczenia. Także jest to też dzwonek dla was taki, że tutaj jest bardzo dobrze, abyście wy mogli rozmawiać na temat awansów, wyższych stanowisk, szkoleń, po prostu jakichś ambitnych sprawach tutaj z szefostwem i to na stopie takiej towarzyskiej będziecie mogli tutaj fajnie wszystko osiągnąć. Bardzo fajna karta, moi drodzy. Jeżeli chodzi o was samych, tutaj może was być jakieś poczucie winy lub takie poczucie zranienia. Jeżeli wy kogoś tutaj zranicie, nawet możecie siebie zranić poprzez to, że na przykład ugniecie się przed trzymaniem diety lub na przykład przed trzymaniem się od abstynencji, załóżmy. I możecie po prostu się obudzić na drugi dzień z takim po prostu poczuciem winy, że no tego nie powinnam zrobić, czy nawet ten sam dzień, oczywiście różnie bywa, ale w każdym bądź razie pamiętajcie, że błędy się popełnia, tylko ważne jest to, żeby na tych błędach się uczyć, bo to jest takie niechybne po prostu skrzywdzenie kogoś lub siebie. Także jakbyście wy też byli przez kogoś skrzywdzeni, to tutaj ta karta mówi, że te osoby, które to, czy ta osoba, która to zrobiła, nie zrobiła tego celowo, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Tak wygląda tutaj karta na was samych. Jeżeli chodzi o to, co jest przed wami ukryte, moi drodzy, osoby, które są zaangażowane w jakieś szkolenia, uczą się czegoś, czy otwierają nowe firmy, nową firmę i próbują się czegoś dorobić. Chodzi o to, że pamiętajcie, aby wytrwać w tym, co robicie, jak najlepiej, żeby jak najlepiej dbać o to, co macie i nie zaniedbywać pewnych spraw, bo wam one przyniosą korzyści. Jeżeli chodzi o radę dla was, no to radą dla was jest to, abyście wy troszeczkę tak robili to rzeczy, które robicie, czy wykonywanie prac, obowiązków, projekty, cokolwiek by to nie było, robili, żebyście to na 100%, żebyście robili wszystko na 100%, bo tutaj będzie też, będziecie mieli szansę być przez kogoś zauważeni, moi drodzy. Tak to wygląda. Tutaj teraz była dla was rada. Jeżeli chodzi o osoby, które są tutaj dla was ważne lub które się zbliżają, moi drodzy,
tutaj się zbliża sytuacja albo przełomowa, że może być osoba, z którą zakończyliście wcześniej swoje relacje, osoba, która już Was nie interesowała, powiedzieliście sobie, nie, nigdy więcej ja z tą osobą nie będę miał kontaktu, a ta osoba wraca. Ta osoba wraca i niby jest tak super, fajnie, pięknie, tylko pamiętajcie, dlaczego Wy wcześniej tak aż bardzo zrezygnowaliście z tej osoby i dlaczego, co się działo. Jak najbardziej każdy ma szansę, ale tutaj to się zmienia, ta sytuacja. Ta sytuacja się zmienia, ta osoba się zmieniła. Jest to takie, dla Was będzie też zaskoczenie, że po prostu ta osoba, która od Was wcześniej odeszła, tak się zachowuje, jak się zachowała. Dla niektórych panien jest tutaj możliwość, jeżeli chodzi o na przykład partnera, jest tutaj możliwość, aby stworzyć rodzinę z tą osobą, moi drodzy. Też może być sytuacja taka, że tutaj Wy chcieliście z kimś kontaktu, ale kontakt się urywa. Urywa się kontakt, bo ta osoba ma dziecko na boku i Wy się o tym dowiadujecie. Tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. No mam nadzieję, że ta pierwsza wersja będzie bardziej, chociaż zresztą to jest od każdego zależne, bo niektóre osoby mogą być po prostu nieszczęśliwe w tych związkach, które są i tak też każdy ma do tego prawo i może być dla niektórych po prostu taka sytuacja lepszym wyjściem, bo to nie jest pokazane coś, co byłoby po prostu w złych barwach, jakieś złe energie, mroczne, stresy, jakieś depresje, no tego tutaj nie ma, także jest tutaj karta mówiąca o tym pozytywizmie, ale widzicie, moi drodzy, tutaj też będzie wybór, także być może też jest tak, że to po prostu nie jest Wasz wybór, ale wybór Waszego partnera, ale wybór wokoło Was po prostu jest, także może być tak, że Wy się dowiecie, ale teraz wiecie, tak to może być, że Wy się po prostu dowiecie o tym, że Wasz partner, partnerka ma tutaj coś na boku na przykład i Wy będziecie musieli wybrać, czy Wy chcecie z tą osobą zostać, czy nie. Bo po prostu jest tak, że dowiadujecie się o dziecku, ale ta osoba na przykład nie chce być z tamtą osobą i tylko chce zostać z Wami. No, wszystko jest tutaj od Was zależne, moi drodzy, bo to jest karta, która albo to będzie Wasz wybór, jeżeli Wy tego wyboru nie podejmiecie, to będzie to podjęty wybór z góry. Moi drodzy, to było dla Was czytanie dosyć ciekawe na ten miesiąc listopad i może być to dla Was taki ciekawy też miesiąc. Nie będzie to miesiąc raczej spokojny. Pamiętajmy również, że to są czytania ogólne i nie są one dla wszystkich tak afirmujące, wiadomo, w 100%, może być to różnie. Ale no mam nadzieję, że tutaj niektórym osobom tutaj się to afirmuje, no bo do kogoś jednak to idzie. Ten przekaz. Moi drodzy, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Jeżeli też masz ochotę, no to zapraszam do łapkowania. Jeżeli się tutaj zgadza, czy poprzednie zgadzały się Wam czytania. No i zapraszam Was do kolejnych filmów, moi drodzy. Wszystkiego Wam życzę tutaj co najlepsze. No i zapraszam do kolejnych czytań. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć!